Cześć, siemanko, z tej strony Zawnik Smajkaw i w dzisiejszym odcinku jesteśmy na... Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie na serwer Coxcraft. I tu mamy wiele wydarzeń. Ale jak myślicie, które wydarzenie ja mam... Jakie wybiorę? Void Games, TNT Games, Sky Games, Live SSP, Anarchy, chociaż grałem kiedyś Anarchy, ja straciłem na serce, to jest bez sensu. Head Wars, Arcade, Head Wars czy GLG? Ja myślę, że odpowiednie wybiory byłyby Head Wars, więc idziemy tu na Head Wars, dołączamy do świata i widzimy się, jak się dołączymy. Okej, ja już jestem na Head Warsach i tutaj widzę twoje statystyki. Co? Czy się nie jestem żadnym Steamem? What? Co ta gra odwala? Okej. Idziemy tutaj na duo, więc... Więc idziemy tutaj... I tak, według zwa vs. zwa, dołączamy do świata, idziemy się, okej. Więc spadowaliśmy się na jakimś świecie i jesteśmy chyba na jakiś... What? Co to jest? To jest jakiś dziwny świat, ale okej. Wystartuję za jeden i zaczęliśmy, okej. Bedwusy pamiętasz, że zaczynało, że musimy najpierw zebrać żelazo i musimy pilnować łóżka, żeby nam nikt nie rozwalił, bo to jestem sam właśnie, ja nie jestem jakimś posem. Ale okej. Mamy już 16, więc zobaczę ile kosztuje blok. To 24 żelaza, dobrze. Więc mam 24 żelaza. I mogę już kupić ten blok, więc kupiliśmy z pykawek kresu i idziemy obudować łóżko. Więc tutaj obudowujemy, żeby nikt nam tego łóżka nie zniszczył, bo jeżeli ktoś zniszczy to łóżko... I idealnie staczyło mi 12 bloków, więc musimy jakoś ochronić, więc to by startować zacząłem. Z tym, ale okej, zebrałem trochę sztomek żelaza, więc teraz musimy zaczekać i zobaczymy ile kosztuje upgrade, więc stara koczura kosztuje 40 żelaza, więc troszeczkę musimy zobaczyć tego żelaza i widzimy się jak już zbiorę trochę tego żelaza i będę gotowy. Okej, już ma 40 żelaza, więc weźmy sobie starą koczurkę. I trochę nam się ulepszyło, więc teraz mamy... Co ten gościu tutaj robi? Ej! Gościu! Jeżeli chcesz... Ej! Odwalaj stąd! To nasze jest! Nie no, co my robi? Jezu, musimy... Dobra, przyjdziemy do wysypy, przyjdziemy do wysypy. Ej! Lepiej stąd idź! Ej! No idź! No jego nie być tak, może zostać ukradny, kurde! Ale ten kościół zaraz mi rozwalił łóżko, what? Po co ci? Przecież łóżko jest tutaj poza tym, Jezu, ale... Aha, okej, okay. Ten gacz trochę jest sas i musimy chronić łóżko, ale zabezpieczyliśmy kamieniem kre... No nie, on zjada koksa, on zjada koksa, Jezu, zostaw! Gościu, dobrze był, Jezus, prawie... Prawie byśmy przegrali, Jezus, co to było za mecz? No i jak wiecie, niebiescy chcieli nas zaatakować. Więc poszedłem tutaj, chciałem ulepszyć mieczyk, chciałem sobie żelazny mieczyk. Zebrałem też trochę bloków. Więc zebraliśmy 1,5 staka, więc zaczęliśmy się budować. Tak, okej, okay. Budujemy się do góry i mimo, że to jest nasza wina, ale dzięki temu mostowi. Więc idziemy tym mostem, który jest zbudowany niebiescy i idziemy najeżdżać niebieskich. Więc idziemy do pozwoje, mamy dobry wieczyk, więc będzie szansa na ja nie mogę, serio? Są nie, ale dobrze, za chwilę się odrodzimy, bo jeszcze nie mamy łóżka ze szczego, więc jeszcze się odrodziliśmy, ale... Co ten gościu robi? TNT! Jezu, co on robi? TNT! Uf, ale dobrze, że mamy dobrą słony, Jezus! Tutaj, wystarczyli nam tutaj, TNT! O, ktoś tam jest, ktoś tam jest!
Dobrze, że trochę zabrało mi się bro. Ej, no zostaw mnie, gościu! Jezus, co to ma być? A szczęście jeszcze łóżko nam nie zniszczyło się, więc musimy dalej bronić i teraz zrobiło się mega ciężko, bo ponieważ no zostawić nasze łóżko. Ale, no nie, ale dobrze, że wzięła ten blok. Bo gdyby wzięła jakieś słaby, to oni od razu by to zniszczyliby. Po prostu byłoby starsze, ale okej. Okay. To jest zbroja, więc potrzebujemy 12 złota i to będzie trudne, bo i nie co nas zaatakować. Oczywiście są tylko dwa drużyny, więc to jest mnóstwo czerwony i niebieski. Myślałam, że też będą inne drużyny, ale ciebie, ale okej. Okay. Ciekawe, że zbierzemy te 12 złota, ponieważ jeżeli zbierzemy, to tak powstrzymamy tych niebieskich. Jeżeli nam się uda wygrać, to napiszę siema Adam. Chyba chciało to odpowiedzieć, więc nie mamy jeszcze. Dobra, mamy, więc bierzemy tutaj i bierzemy 12 złota i... Co tutaj się stało? Co tu się stało? What? Jezu, co tutaj się stało? Dobrze, no. To ja nie wiem, co zrobić, ale potrzebuję tylko żelaznego, a ja mam na razie ich jeden złota, więc... To jest trochę ciężkie, ale zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a będzie więcej odcinków z Minecrafta. I pamiętajcie, filmiki są co dwa dni. Okej, więc na razie sobie 3, a potrzebuję 7 takich złota. Co się dzieje? Znowu słyszałem jakieś TNT. Nie, no znowu niebiescy nas najeżdżają, bra. Co tutaj się dzieje? What? Gościu, to jest... Ej, zostaw! Co tutaj się stało? Co tutaj się stało? Widzieliście to TNT mnie wyrzuciło? No nie, łóżko zostało zniszczone. Nie mogę przegrać, kurde. Kurde, oni... Nie no, został zabity, super. Jak ja mam się ratować? No zostaw mnie! No i niestety przegrałem. Więc tak tutaj, tak to się kończy, jak nie zbuduje się dobrego, tylko oczywiście nie zbuduje, więc oni są niestety na pierwszym miejscu, a my jesteśmy jeszcze drugi, więc zespodowaliśmy się i niestety nikogo nie mogliśmy zabić, bo oczywiście się nie znamy, więc może byśmy wzięli trójki, więc weźmiemy sobie trójki. No i zobaczymy, jak to jest będzie trójka, więc tutaj są inaczej, będą dwa drużyny. I dołączyłam właśnie do gry, ale muszę zaczekać, aż... No, bo potrzeby jest raczej 1 do 6, więc musimy wtedy zaczekać i mapa Bawei What? Teletubisie? Serio? Bra, to jest bajka dla dzieci, ja nie jestem jeszcze dzieckiem, tylko jestem... Robloxowym graczem i trochę Minecraftowym, więc niestety, ale będziemy musieli uczyć grę, gdyż no będzie się czekało i to jest zły pomysł, więc będziemy musieli tutaj iść i zagrać sobie na dwójka, więc idziemy tu, klikamy łóżko i dołączamy na dwójki. Okej, już dołączyliśmy i właśnie jesteśmy z jakimś graczem, czekamy, czy on jest polski. Okej, lej, kurczę, jacy... On chyba nie jest z Polski, ale mamy raczej 3 na 4. Nie no, serio, ma na te teletubisie. Jak to jest mega na dzieci, ale gościu, ale gdzie jest ten trzeci gracz? Okej, okay. Dołączył jakiś Polak, tylko oczywiście to jest jakaś dziewczyna, ale ja nie wiem, gdzie oni się zdecydowali, ale widzę, że ktoś tam jest pod tym. Więc 3, 2, 1 i zaczynamy, więc po pierwsze, jak się już zesponowaliśmy, to musimy zebrać dużo żelaza i najlepiej, żebyśmy wzięli 24 żelaza, bo trzeba to osłonić i jeszcze raz tylko 24, żeby osłonić tym kresem, bo to jest jeden z najmocniejszych bloków, jakie są na... Gościu, wiesz, że dostań... Więc potrzebujemy gdzieś tak 48 bloków, bo
Wtedy będziemy mogli osłonić i to będzie dobry pomysł, więc zaczekamy. On będzie nam to osłaniał, a ja będę zbierał na nową ochronę na drużynę, więc widzimy się, zbiorę i działać. Okej, już wróciłem, więc mamy nawet 51, więc bierzemy bloki, bierzemy kamień kresu. Więc mamy 24 takie, o nie, niebiescy najeżdżają nas. Nie no nie, a co ja jestem niebieski, już myślałem, że to jest jakaś przeciwna drużyna. Okej, chyba tyle, więc zrobimy jeszcze tak i tak. No i tak by wyglądało. Ej, gościu, no! A, to jest dziewczyna. Hej! Wow, dzięki, villagerze! No, hej! O Boże, czemu się dziwić? Ja tylko napisałem sobie... Aha, sypiara. Aha. No hej, to dawajmy i wygrajmy. No, no właśnie, bo trzeba wygrać w tej grze i jeżeli wygramy, to to będzie super, ale mamy troszeczkę, więc wezmę sobie też bronię i wow, patyk odrzut. I żelazny miecz mamy, ale okej, potrzebujemy zbroję, więc potrzebujemy troszeczkę żelaza i nie mamy niestety 12, ale kurde, kto zginął, to chyba sprawka, więc mam teraz te 12, idę sobie ulepszyć tą zbroję, więc mamy tam tą zbroję. Potrzebujemy też jakieś bloku, więc bloki weźmiemy oczywiście, to więc żeby jak najwięcej, więc mamy... Prawie jest tak, więc idziemy tutaj i idziemy sobie zebrać szmaragd. Ja bym tutaj coś okej, straciłem jedną serduszkę, więc idziemy sobie zebrać szmaragdy i ja tutaj się tutaj nie można stawiać bloków. A dobra, za 38 sekund tam się zwonuje. A tymczasem zrobię jakąś taką, żeby... What? Co tutaj się dzieje? Co tu? Jezu, widzieliście? Ten gość nas rozwalił. I zostają za 3 sekundy, więc jesteście splanowani. I niestety ja przegrałem. Zleciłem najlepsze itemki. O, dzięki za to. Więc jeżeli na pewno... I potrzebujemy na pewno coś fajnego, więc... Weźmiemy to. Są 24 bloki i to nie jest jakoś słabo. Nie zabieraj tego, bo wyrzucam. No, no ej! No ej, ja nagrywam. A co sobie myślisz, że ja jestem jakimś zwykłym kostkiem? Nie no. Co tu się... Okej, chyba... Więc co nie to? Jakaś złoty piano i tyle, ale okej. Musimy wziąć 12 żelaza, bo możemy ten sobie zrobić ten mieczyk i to jest to wypadnie. Zobaczymy ile kosztuje ten mieczyk i kosztuje 7 złota, więc weźmiemy sobie. Jeszcze na zbroję potrzebne nam 20 jakiegoś złota, więc... Więc ja na razie patrzę, czy nikt tutaj nie idzie, bo oczywiście mnie załatwił tam czerwony. I musimy tam dotrzeć, bo jeżeli nam dotrzemy, to będzie o wie epicko. Musimy najeżdżać czerwony. Musimy najeżdżać czerwony. Co ja ci tam golda? Ja potrzebuję tutaj na zwoje, żeby... kto z tobie jest? Co się dzieje? O, to no, ciołożko, zginiemy zaraz! To że ja tu są... No nie, złożyło zostało zniszczone. No i proszę, ty biała się doczekała. No i oczywiście zginęliśmy. Co to ma być? Po prostu jesteś na drugim miejscu, a on nie oczywiście, a w pierwszym. Ja nie wiem, po prostu... Nie wiem, ja...
Czy ja jestem taki słaby, czy co? Ale ta gra trochę mnie wkurzyła i to jest jedna z najtrudniejszych gier, więc... Jeszcze raz tutaj idziemy i niestety, ale my jesteśmy słabi, więc... Więc mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że spodobał wam się ten dzisiejszy odcinek. No jeszcze raz, więc jesteście w kolejce i jest 3x4, czyli mapa Pyway Hidden Duels. O, rzeczywiście, ta mapa przypomina Chiny, więc... Wy nie znacie Chiny i Chiny to jest piękne miejsce, tam to są różne i tam właśnie się wzięło takie wiele haki, takie jak Kung Fu czy co. Więc naprawdę warto odwiedzić. Więc okażemy sobie tutaj tą mapkę, bo będzie ciekawie. I nie opuszczamy gry, tylko oczywiście musimy wygrać, ale jeszcze nie ma, ale nie ma jeszcze 4x4 graczy, więc czekamy jeszcze tutaj na jednego, bo jeżeli zacznie się ta gra i zaczniemy, to będzie o wiele epicko niż na poprzednich rundach. Więc jest tryb duo i wersja 2V5-D. Więc musimy jeszcze czekać na jednego gracza, ale kurde. Gdzie będzie ten gracz, to ja nie wiem, ale jak potrzebujemy dwójki, to dwa osoby tutaj dożyjemy kutę. What? Nie no, serio ludzie, wyszliście z serwera. No i kurde, teraz oczywiście mam 1-4, ale okej, dołączyły jakieś losowe osoby i jakiś tej gościu i jakiś chubecie w skinie Alexa? Kościół, jeżeli to jest chłopaki nosi skin Alexa, no to mega obciach. Chociaż wiem, że sam kiedyś nosiłem skin Alexa, to jest wstydliwe, ale ja już nie noszę, tylko popałem w Java Edition. No i zobaczcie, spożyłem swój własny skin, który mi się podoba i mam nadzieję, że wam się też podoba. I biegamy po prostu sobie na mapie i tyle. Okej, jest 3-4, więc zaczynamy za... Więc za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. No i zobaczmy, co tutaj będzie. Okej, gra wystartowała i jesteśmy tutaj, więc zobaczymy na chwilę, co tam jest. Taka wiadomość, przepraszam, muszę na chwilę wyjść, ale to moje sprawy osobiste i no tyle, ale okej, tutaj coś odpisać, co? Okej, więc idziemy tu. Przepraszam, już wracam. I jest jeszcze tak. Jesteśmy na chińskiej mapie. No i musimy oczywiście mieć jakiś domy mieczyk, więc... Wiesz, że to nam rozwalą. A ja nie jestem jakimś domym, doświadczonym graczem i... Więc ja dopiero zaczynam bedłosy i za niedługo będzie też bedłosy, ale nie wiem, kiedy będą następne bedłosy, ale może zagram drugi odcinek z bedłosami, więc... Tak, ale mogę zrobić tak, że będę ja z cheatami, ale ja nie wiem, skąd kupiłem te cheaty, ale... Postaram się jakaś, więc... No nie, no serio... A, tu dobrze, dobrze. Nie, no serio, przez Renixa! No i dlaczego ty jesteś zielony? Czy to nie jest przypadkiem Dream? What? On się skin Dreama. No nie. Tylko nie to. No nie, niestety się pobawiliśmy, bo... Tego się oczywiście nazywa, więc odradzamy się za jeden i oczywiście zostawi. No niestety, ale nas za... Ale Barty, let's go! Okej, okay, To rozwalamy czerwonych. Okej, okay, to rozwalamy kurde, źle napisałem. Jest Johnny za kida, czy co? Oprócz nie jestem żadnym kidem, bo tu jestem, no taki podświadczonym, ale on miał skin Dreama. I jestem psany, uwaga. Co tutaj się dzieje? Nie zostało zniszczony, nie mogę zostać załatwiony, nie zostało... Nie no, szybko, co tu? Jezus, co tu się... Nie, on zespoł jest Silverfisha! No nie! No nie, uważaj!
Lepiej uważaj, kurde, kurde, nie, 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 no, daj radę, party, 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 party. No i w sumie tak to się robi, ale kurde, potrzebujemy bloków jakichś, więc na razie mamy obronę i potrzebujemy to, więc mam 48 i narusz, i no, i jedziemy z tym koksem, okej, okay, więc skaczemy, więc musimy dać radę, więc jesteśmy tutaj. Idziemy tu i na razie mamy szpaktę, więc co tu się dzieje? Nie! Nie! Kurde, no i oczywiście mnie zabili. Kurde, Bedwars to jest jedna z najgorszych gier, jaką widziałem. Nie, i zostałem dodatku zabity. No niestety, ale bez osobnych jest ten odcinek, więc niestety, ale by się nie udało wygrać, ale emocje były silne, więc mam nadzieję, że spodobał się film, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i widzimy się za dwa dni z Robloxowym albo Minecraftowym odcinek. Trzymaj, trzymaj.